Witamy Państwa serdecznie. Dzisiaj gościem TV Oko jest Andrzej Baranowski, prezes Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Bydgoszcz. Dzień dobry. Trudne zadanie przed naszym gościem. Będzie musiał wytłumaczyć nam, prostym ludziom i naszym widzom, którzy niekoniecznie wiedzą, skąd czerpać wiedzę, jak to jest, że na świecie produkujemy coraz więcej węgla, wydobywamy coraz więcej węgla kamiennego, jednocześnie mówimy, że już niedługo trzeba będzie z tą emisją spalin, z emisją różnych dwutlenków węgla i tak dalej się wstrzymać prawie do zera. Jak to jest, że jeszcze niedawno mówiono, że gaz to jest taki bardzo eko, a teraz jest B, gorszy od węgla? Jak to jest, że mówi się, że powinniśmy już wyłącznie kupować samochody nie dieslowe, bez silnika wysokoprężnego, bo diesel jest absolutnie B i emituje tyle niedobrych rzeczy do powietrza, że aż strach. Przyznam, że natłok informacji, która się ciśnie na przeciętnego człowieka z telewizora, z gazet, no jest wzajemnie się wykluczająca, bym powiedziała, i czasami nonsensowna. Panie redaktor, no przykro mi, ale muszę się zgodzić. Sam mam wielokrotnie wątpliwości, jak słyszę różne tezy, które są głoszone, nieraz wydawać by się mogło przez źródła poważne, że tak naprawdę chyba, nie wiem, czy pełna wiedza, czy ktoś nie chce zrozumieć pewnych faktów i zdarzeń, które dzieją się w międzyczasie na świecie, w którą stronę podąża świat, w którą stronę Europa, bo ciągle słyszymy, że gdzieś tam liderem jest Europa, dążymy w stronę tam, gdzie chcemy ułożyć Zielony Ład, a tak naprawdę to szersze przemiany gospodarcze wymuszają zmiany w naszym życiu codziennym poprzez między innymi modyfikację źródeł energii, gdzie faktycznie od węgla przez gaz dzisiaj świat zupełnie idzie do innej energii. Z wyjątkiem Chin, które w ciągu 30 lat podwoiły produkcję i są, prawdę mówiąc, producentem połowy węgla kamiennego na świecie. Wygląda na to, że Azja, Afryka coraz więcej wydobywają węgla, to tylko Europa jakby, z wyjątkiem Polski, która jest numer jeden, jeżeli chodzi o zasilanie mieszkań węglem. Bodajże na 13 milionów ton spalanego węgla kamiennego w Polsce spalamy go w mieszkaniach 11 milionów. Ale to jeszcze mówimy o tej energetyce rozproszonej, gdzie tak. W ogóle no, nie ma szansy podpięcia do jakiegokolwiek systemu poza systemem. Czyli o mieszkaniach indywidualnych i to faktycznie jest problem, bo no, tutaj mało, że mówimy o węglu, to jeszcze często o węglu niskiej jakości, o dużej zawartości siarki, co niestety no, pozostawia dużo do życzenia. Który węgiel jest taki zły? Ten nasz? Czy ten sprowadzany? Bo prawdę mówiąc, to my teraz gdzieś 1/4 tego węgla importujemy, prawda? Niskosiarkowy jest generalnie importowany. Polska ma już po pierwsze złoża wysokosiarkowe, po drugie niestety są to poziomy o dużym stężeniu metanu, stąd duża ilość wypadków czy zagrożeń w kopalniach i no niestety związana z tym śmiertelność. Myśmy minęli ten próg 700-800 metrów, gdzie ta koncentracja metanu rośnie. No i w tej chwili no, już jesteśmy na bardzo niebezpiecznym, powiedzmy sobie, poziomie. Tak, delikatnie mówiąc. Węgiel importowany, zresztą po pierwsze ma mniej siarki, po drugie dobrym przykładem może są Australijczycy, którzy kopią głębinowo, ale metodą odkrywkową. Oni mają odkrywki po kilkaset metrów, no tam jest bezkres terenów i nie ma tutaj większych problemów, żeby tą metodą bardzo destrukcyjną pozyskiwać węgiel. Chiny to jest znów inna specyfika, bo Chiny bardzo rozwinęły ilość samochodów elektrycznych.
Zresztą mając ograniczony dostęp do paliw kopalnych, czy ropy, czy benzyny. Tak, tylko przerwę, że tak zalewają nimi podobno USA, że aż te cła czterokrotnie tam wzrosły, nawet elektryki. To już jest jeszcze inny rozdział, bo tu ta wojna między Stanami a Chinami, to jest następny rozdział, gdzie często trudno logikę, ale jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze i to nie małe. I teraz Chińczycy, pomimo że mają bardzo dużo OZE, czyli zarówno fotowoltaiki, jak i wiatraków, mało tego, że mają dodzierżawione obszary w Afryce i sobie przesyłają prąd, o tyle OZE jest źródłem chimerycznym, że muszą uzupełniać w podstawie energetycznej swój system o paliwa, które mogą, że tak powiem, wykorzystać awaryjnie, doraźnie. Czyli albo gdy jest awaria, albo gdy pogoda nie sprzyja na tej zasadzie, albo jakaś inna katastrofa. Myślę, że Chińczycy pójdą w montaż rozproszonych elektrowni atomowych, czyli tak zwanych SMR-ów. I pewnie będą to jednostki gdzieś, nie wiem, 1000 MW, 500-1000 MW. I gdy zdążą je zbudować, bo my ciągle w Polsce czekamy już jakby na tę decyzję, która już za czasów Gierka jedna zapadła, niestety nie została zrealizowana, aczkolwiek nasz reaktor, który został już wybudowany pod potrzeby naszej elektrowni, tak, czuje się dobrze i pracuje w Finlandii. Więc to niech pokaże, na ile jest czasochłonna realizacja takiej inwestycji. Finowie ostatnio się śpieszyli, to zajęło im to 17 lat. No my, mam nadzieję, że będziemy budować krócej, ale my nie mamy jeszcze żadnej elektrowni, która mogłaby pracować w podstawie, a ilość poboru energii w naszych systemach ciągle rośnie. Coraz większe telewizory, coraz więcej urządzeń i tak dalej, a biorąc pod uwagę całą sytuację bilansową, niestety dochodzi w tym momencie do przerw w dostawach energii. I Chińczycy tak naprawdę, walcząc z tym, po prostu wydobywają jeszcze węgiel w podstawie. Myślę, siły roboczej raczej mają dosyć, więc nie mają z tym problemu. Jeszcze go eksportują oczywiście. Jeszcze gdzieś go eksportują do Indusów, ale zwróćmy uwagę, że ten bilans światowy jest coraz mniej podmiotów handlujących węglem i widać wyraźnie, że idziemy w stronę tylko, przypuszczam, że w Polsce się to też zdarzy, że będą to jednostki, które posiadają koncesje wytwórcze, będą miały prawo spalania tego typu paliw, ale już pod ścisłym nadzorem. I będzie to związane z utrzymaniem bezpieczeństwa w kraju na wypadek zaniku losowego albo bilansowego. Tu każdy z nas się zastanawia, czemu coraz drożej będzie za ciepło. Będziemy płacić coraz drożej za prąd, będziemy płacić coraz drożej, tak nam się zapowiada, nie wiemy do końca ile, jakie będą pakiety dla najbiedniejszych, prawda, te wspomagające. Ale jak popatrzę na statystyki, że u nas wydobycie tony węgla to jest koszt $50, w USA 10, w Australii 11, a w Indonezji tylko 4, to tak się pytam niepatriotycznie. Po co my w ogóle, a nie sprowadzamy, kiedy to jest wszystko taniej? Pani redaktor, to jest lobby branży, tak? Czy zrobiliśmy z tego politykę? To jest drugi rozdział i myślę, że niestety udział tej polityki, kto wie, czy nie jest za duży w branży energetycznej. Branża energetyczna lubi określony bilans. 2 plus 2 musi być 4. Jeśli pojawia się niedobór, będą zaniki w dostawach, czego nikt z nas chyba nie lubi. Niestety nasz węgiel, ponieważ schodzimy coraz głębiej, 1300 metrów chyba ostatni z tych czynnych pokładów mamy, jak nie głębiej, to koszty. Koszty ogromne, że tak powiem, rozpoczęcia wydobycia takiej kopalni. Ale ja przerwę, panie prezesie, bo ja wyczytałam, że największe koszty w tym to są koszty płacowe. I tak realna płaca polskich górników w ciągu 50 lat wzrosła o 1300%, a wydajność spadła o 20%. I mówi się, że polski górnik musiałby zarabiać, tak się oblicza, 80 razy mniej i wydobywać 5 razy więcej węgla, aby konkurować z importerami węgla. Myślę, że jest to po prostu nierealne, tak? Ale tak jest.
Ale to jest jakby historia, proszę zwrócić uwagę, jak kiedyś Margaret Thatcher podjęła decyzję o zamknięciu górnictwa. I wielkich rekompensatach ogromnych. Oczywiście. I tą grupą zawodową należy się po prostu zaopiekować, przekształcić, bo będą nowe miejsca pracy. To nie jest tak, że kopalnie zginą i pozostanie już tylko pustka. To jest kwestia dostosowania do potrzeb rynku. Rynek dalej potrzebuje szeregu urządzeń grzewczych, chłodniczych, elektrycznych, które gdzieś trzeba wytwarzać. I uważam, że biorąc pod uwagę, że jest to kadra techniczna, wykształcona, ukształtowana, jest świetnie przygotowana, żeby pójść w tą stronę. Upieranie się na starej, że tak powiem, starym paliwie wiadomo, że my możemy deklarować różne rzeczy, tylko pada pytanie, skąd weźmiemy to paliwo ostatecznie, bo tak jak kończy się węgiel i coraz gorzej jest z dostępnością go w Polsce, tak samo na świecie wszyscy schodzą z paliwa gazowego. Od 2016 nie oddano na świecie żadnej nowej platformy wiertniczej, redukując, że tak powiem, w ten sposób produkcję tego gazu i wiadomo, że odchodzimy już do innych paliw, notabene czy OZE, które świetnie uzupełnia w okresie, kiedy teraz jak świeci słońce czy wieje wiatr, no produkcja jest bardzo duża, proszę zwrócić na to uwagę, ale myślę, że za chwilę będą alternatywy w postaci paliwa wodorowego, amoniakalnego i świetnie już dzisiaj nawet wiadomo, że silniki na przykład diesla znakomicie znoszą paliwo wodorowe. Mało tego, w Austrii, w Czechach, w Słowacji jest już na stacjach specjalny diesel właśnie przetworzony, który uznawany jest za zeroemisyjny i no... No przyznam, że czytałam rzeczywiście te opinie. Oczywiście tu jest taki podtekst, zostały one zlecone przez producentów aut, którzy się no wkurzyli, kiedy im nagle powiedziano, że ta emisja ich marek dieslowych jest większa i rzeczywiście zlecili i te opinie rzeczywiście są druzgocące, bo mówią, że dużo mniej tej emisji jest niż w tych silnikach najnowszych modeli, najlepszych marek benzynowych. Panie redaktor, o co idzie? O pieniądze. No, jak to nie są te właśnie zachowania na rynku, gdzie brakuje rzetelnej informacji, co nas czeka, w którą stronę, te miarodajne opinie ekspertów, których potem nie można znaleźć, tak? I nie wiadomo na podstawie czego, co udowodnili. A my płacimy często za brak tej wiedzy frycowe, tak? Tak, ale panie prezesie, wiadomo, że najgorzej to u nas jest z tymi siłami przesyłowymi, prawda? Z mocami przesyłowymi, z sieciami przesyłowymi, tak? Tak to się konkretnie nazywa, bo są one przestarzałe, dostosowane były do wielkich elektrociepłowni, prawda? A w tej chwili te wszystkie nasze nowe źródła zielonej energii, OZE, no jakby nie przystają do tego. Czy możemy rzeczywiście tutaj mówić, o, budujemy sobie elektrownie wiatrowe, o, fotowoltaikę wstawiamy, pompy ciepła i tak dalej, no kiedy są takie sytuacje, że ktoś sobie założy tą fotowoltaikę na pompę ciepła i nagle słyszy, że nie może się przyłączyć, bo są za małe, że tak powiem, moce. To jest problem bardziej złożony. Po pierwsze, no niestety zapóźniliśmy się przez ostatnie 5 lat. Polska praktycznie stanęła w przekształcaniu źródeł, w modernizacjach sieci energetycznych. I proszę, mam nadzieję, że nikt, nawet jak widzi gdzieś jakąś jedną czy drugą nową linię, to nie utrzyma kraju energetycznie, bo my potrzebujemy sieć gęstą, zwartą, z określoną gęstością punktów zasilania, które są w stanie przetworzyć rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną. Energia cieplna jest może w lepszej sytuacji. Mamy, bo Polska ma no, dużo systemów ciepłowniczych. Powiem więcej, no chyba jesteśmy w czołówce europejskiej, czyli jest nieźle,
ale Chińczycy w tym czasie, jak u nas na przykład w Bydgoszczy, są średnice rzędu 1000 mm, tak? Średnice czego? Rur ciepłowniczych. Dobrze. To Chińczycy mają 3 razy większe, tak? No więc to pokazuje skalę, to jest i przepustowość, pojemność cieplna. To my tak bez wyobraźni, to żeśmy, że tak powiem, znowuż modernizowali. Były kiedyś takie potrzeby. Tylko takie, albo aż takie, to zależy wszystko, jak to na to spojrzy. I teraz, jeżeli patrzymy na te wszystkie historie, to oczywiście rozproszona energetyka to jest przyszłość. Nie będzie już jednostek wytwórczych, jak w Polsce Bełchatów 5000, czy inne tego typu wielkoskalowe przedsięwzięcia, bo przy tego typu poborach nie jesteśmy w stanie tak dużej ilości energii przesłać w znaczącym dystansie. Mało tego, przesył takiej ilości prądu to również duże straty, czego chcemy uniknąć, bo energia czy elektryczna, czy cieplna niestety będzie tylko drożeć. Brak przygotowania systemu, czyli drugi ans, powoduje, że my nie wiadomo, co pierwsze powinniśmy zacząć. Oczywiście modernizować linię, ale ekspresem zacząć rozpraszać i modernizować źródła wytwarzania. Tak? I tworzyć magazyny energii. I tworzyć magazyny energii, żeby korzystać po piersze z cen ujemnych, która będzie coraz więcej. Bo jest to tak, więcej, że jeżeli jest cena niska, to sobie magazynujemy. Jak jest wyższa, to sprzedajemy do sieci. Czy tak to jest? Oczywiście. I system, który za chwilę wejdzie, rozliczenie energii elektrycznej 15-minutowy, jest sprzyjającym tej formie, a magazynowanie wydaje się kluczem na przyszłość. Niestety ta huśtawka będzie się tylko i wyłącznie pogłębiać. Koszty będą rosnąć. Niektórzy analitycy, którzy liczą ten bilans energetyczny Polski, mówią, że tego typu rozstrój wewnętrzny potrwa. Pierwszy mały próg to kiedy ruszą pierwsze elektrownie atomowe w Polsce. No, na razie czyli mamy to kwestię 15 lat? 20? No, nie, no mam, jestem 5? Optymistą, więc zakładam, że w 10 lat się zmieścimy. Zawsze to ale jest tak trochę. Naprawdę, kiedy uda nam się uzupełnić, bo dzisiaj potrzeba energii elektrycznej to około 27 tysięcy megawatów wytwórczych w chwili rzeczywistej. I to są te szczyty. I coraz większy problem mamy w schłodzeniu źródeł, czyli nie mamy zimą deficytu, tylko latem, bo nie mamy odpowiedniej ilości wód chłodniczych czy systemów chłodzących tego typu źródła wytwórcze. I teraz powinniśmy zarówno rozpraszać nasze źródła, jak i budować sieci przesyłowe, przy czym rozpraszać, żeby było jak najbliżej od producenta do odbiorcy końcowego, bo to mniejsze straty, mniejsze przepływy prądowe i tak dalej. O tych zbiornikach się mówi, że one oczywiście mogą być takie indywidualne, tam na 5 kilowatogodzin. Mogą być większe zbiorcze przy stacjach transformatorowych i mogą być jakieś takie mega, 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 tylko że one z kolei grożą tym, że jak się pojawi jakaś awaria czy pożar, bo podobno te stare, to mówimy o bateriach jeszcze tych starych, zaraz pan mnie pewno wyprostuje, mówię, że one się palą, moduły się kolejne palą i mnóstwo mieszkańców podłączonych do tej sieci może mieć, że tak powiem, problem z duży. No duży, no niestety duży. Związany z przepływami. Ale tak, powiem tak, to jest tak samo jak fotowoltaik. To jest dobry przykład, jak można sobie nieświadomie zrobić krzywdę. Zrobić krzywdę. Tak, i znam takich, co sobie zrobili krzywdę. Bo fotowoltaika w swojej idei jest prosta, nie powiem, że genialna. Najstarsze panele fotowoltaiczne mają 70 lat i świetnie dalej produkują prąd. I to nie jest w ogóle kwestia, o której się mówi, że panel jest na 10, na 20 lat. Słaby to nie wiem, czy wytrzyma 3 lata. Tak? I zaczynamy, kiedy powstają błędy montażowe, tak, różnego rodzaju, bo pamiętajmy, że panel się nagrzewa,
I najlepsza instalacja fotowoltaiczna jest na gruncie, która się sama szybko wentyluje, rośnie jej produktywność i to jest zupełnie inny stan umysłu. A połączenie z pompą wodną? Z pompą ciepła. Z pompą ciepła, przepraszam. Z oczywiście, pompą ciepła, oczywiście. Się zgadzam, bo tylko zwracam uwagę, że panele produkują latem prąd, a pompa ciepła potrzebuje go zimą. I teraz, w zależności co chcemy osiągnąć, oczywiście gromadzenie w tak zwanym magazynie, czyli w sieci, jest komfortem dla konsumenta, ale na pewno operatorzy mają coraz większe problemy z tym, tak jak rośnie ilość instalacji w danym obszarze dzielnicy, czy w ramach, no, jak jest zorganizowany ten obszar zasilania. I w tym momencie magazyny energii, pani powiedziała elektrycznych, ja już nie chcę mówić, bo no te pierwiastki metaliczne... No właśnie, powiedzmy troszeczkę, że ziem rzadkich, no właśnie, to już jest, myślę... baterie te litowo... Jonowe, różne, tak? Czy tam kobalt, lit potrzebny, tak, do produkcji. Różne już są. To już dzisiaj. Nie, to już niekoniecznie. Myślę, że nie. Wyprzedzą pewnie, że tak powiem, ogniwa wodorowe i ogniwa sodowe. Ogniwa sodowe. Powiedzmy sobie troszeczkę o tym. Na koszty, bo są bardzo, bardzo tanie. Wodorowe, bo hydroliza powietrza wodoru, nie z wody, tak, bo zasób wodny w Polsce jest też, no, nadwyrężony. Mamy niestety najmniej wody pitnej w całej Europie. No, nie chcę się porównywać z Afryką, ale też byśmy blado wypadli. To prawda, jednocześnie pozwalamy wiercić, że tak powiem, dziury rolnikom, że podlewali pola bez żadnych, że tak powiem, kontroli. Kontroli i tak dalej, aczkolwiek korzystamy często, tu będę bronił, korzystamy z warstw podskórnych, one często są obarczone określonym ładunkiem, więc to z tej wody pitnej raczej nie będzie, albo uzdatnianie byłoby zbyt energochłonne i kosztowało za dużo. Więc tu bym był ostrożny. Z drugiej strony też tak a propos tego, jak jest, słyszałam też na zachodzie, że jeżeli jest taki problem i nie odbiera się energii z farm wiatrakowych, to właściciel dostaje odszkodowanie. W Polsce nie. Myślę, że są lepsze metody już dzisiaj dostępne, mianowicie umiejscawia się hydrolizer w pobliżu wiatraków i kiedy nie mogą one oddawać prądu do sieci, uruchamiam hydrolizę wodoru, tak? I w tym momencie odzyskuje w postaci paliwa. W jakiej formie? Nie chcę tutaj na razie iść do przodu, ale sądzę, że będą to ogniwa wodorowe, które będą odpowiednio ładowane. I w tym czasie mogę powiedzieć tak, sądzę, że przyszłością nawet motoryzacji jest chwila, kiedy podjedziemy samochodem, będziemy kupować tylko obudowę, tak, z silnikiem, podjedziemy na stację, nie będziemy szukać, nie wiem, wtyczki czy czegokolwiek, pójdziemy z baterią wielkości, nie wiem, 2-kilogramową do okienka, wymienimy sobie na nową i pojedziemy następne 500 kilometrów. I myślę, że te czasy są bliżej niż później. Ja wiem, że one brzmią futurystycznie, ale widać, że już mamy technologię wodorową dość zaawansowaną. Polska jest, jakby ktoś miał wątpliwość, największym producentem wodoru w Europie, o czym ciągle zapominają wszyscy i nie bardzo rozumiem te hity, gdzie ktoś coś tam donosi, że właśnie coś wymyślono z wodorem, to uprzejmie informuję, że z wodorem to już wymyślono kilkadziesiąt lat temu. Pada pytanie, ile ta technologia kosztuje. Dokładnie. A ja jeszcze zadam takie pytanie, że pan tutaj jako nadzorca 500 kilometrów bodajże sieci, tak? No, czy jest przygotowany ewentualnie do jakichś takich instalacji wodorowych? Ale moment. Myśmy jak montowali w 2018 pięć agregatów Caterpillara, do produkcji i energii, to są kogeneratory przystosowane do produkcji energii elektrycznej i cieplnej równolegle. To myśmy już wtedy rozpraszali produkcję swojej energii, żebym miał własne źródło pod potrzeby szczególne na wypadek zaników zasilania, innych tutaj momentów.
I teraz proszę sobie wyobrazić, bo ciągle tutaj ktoś odkrywa jedną czy drugą Amerykę. Mhm. Mamy chyba pierwsze kilka kilometrów gazociągu wodorowego w Polsce, w rejonach Zielonej Góry. Mhm. I do czego zmierzam? Te agregaty już dzisiaj są przygotowane, a pochodzą z Włoch, do współspalania gazu z wodorem. To nie jest problem z tej strony. Problem jest tylko kosztowy. Bo wodór nie jest jeszcze na tyle powszechnie produkowany poza rafineriami, jest dostępny, że jest bardzo drogi. Mhm. Stąd jak były pojazdy pierwsze wodorowe od kilku lat jeżdżące po Polsce, no nawet nie było w Polsce stacji benzynowej, tak? W której moglibyśmy te pojazdy tankować, a najbliższa była w Berlinie, no więc co było mało logiczne. A teraz ta infrastruktura Już powstaje, jest jeszcze rozproszona, ale to też są inne ilości, zabezpieczenie wodoru pod potrzeby komunikacji, a zupełnie kiedy potrzebuje energetyka, bo u mnie moce zamówione pod potrzeby, że tak powiem, zabezpieczenia tylko miasta Bydgoszczy w okresie zimy, to jest ponad 600 MW. I tego się nie da wyprzeć przez chwilę na zasadzie kaprysu, nawet budując nie wiem jaką farmę wiatrakową, czy podpinając z Bałtyku, bo oprócz tego, że będą to dostawy chimeryczne, ja muszę mieć pewność i trwałość, bo jeżeli podjąłem się dostarczania określonej energii, to muszę zabezpieczyć zawsze, a szczególnie, kiedy jest okres zagrożenia, że tak powiem, mrozem. Latem, że ludzie się nie schłodzą, nie chcę nikomu ubliżać, to może jest pół biedy. I odeślę tylko, nie tylko już w Europie jest szereg przepisów. Ja najpierw wątpiłem, że no to jaka jest w ogóle tego logika, ale podobają mi się czy Niemcy, czy Szwajcarzy, czy Francuzi. I tam wolno wykonywać określone czynności w zależności jaka jest temperatura zewnętrzna. I pewnie w Polsce wcześniej czy później też będziemy musieli zapanować nad tym. Więc można grzać, pani redaktor, jak jest chłodniej niż 19 stopni, a chłodzić, jak jest cieplej niż 26. Niestety, kiedy, nie wiem, ktoś złoży doniesienie albo kontrola przyjdzie w kontekście poboru ponadnormatywnych energii, to kary są w setkach euro. I bardzo, nie wiem, byłem zaskoczony, dlatego sam sprawdzałem, czy to jest możliwe, że Bundestag czy inne... Ale tam zawsze był ordnung. To chciałem powiedzieć, że jeżeli byłoby w recydywie, czyli trzy razy delikwent złapany, to ma 2 lata odsiadki gwarantowane. Tak, rzeczywiście tak prawnie zostało, to już niesamowite. Zresztą i tu wszyscy uważają, że nas to nie dotyczy. No, tak zaraz samo mają Szwajcarzy, zaraz będą jakieś Francuzi. Z pewnością. Tylko zwracam uwagę, że w Polsce tak nieprzyłączenie się do ciepłociągu, no właśnie, ciepła ty mnie pan przyznam, zaskoczył. W 2020 roku zmieniono również w Polsce przepisy. Czyli nawet jeżeli jestem, że tak powiem, na gazie, to muszę się przypomnieć. Nie. Jeżeli było się w dniu wejścia w życie ustawy w porządku, ale po tej dacie musi być albo odnawialne źródło, albo trzeba się przyłączyć do ciepłociągu pod groźbą niestety przepisów karnych, bo tego typu przepisy również musiały być wprowadzone w Polsce, bo trzeba przestawić pewne myślenie i przygotowanie gospodarki, bo pamiętajmy, że za każdym niewinnym ruchem o zmianie dostępności paliwa czy o zmianie ceny, to są tysiące gospodarstw w naszym kraju, które poczują skutki, tak? I teraz tak, na różnych konferencjach się mówi, jak to zrobić. Natomiast tak od górnego takiego programu to ja nigdzie nie widziałam, nie słyszałam. No jest nowy rząd, jest krótko, prawda? No ale przepraszam, zero informacji. Więc chociażby jak ten wodór, skąd? Czy tu są potrzebne jakieś dyspozycje do jakichś grup, które ten wodór... Czy są potrzebne dopłaty? Czy mamy środki z KPO? Co tutaj należałoby i co my wiemy i co jest, a czego na pewno nie ma? Jak powiedziałem, ostatnie 5 lat, no to nie powiem, no co mam wspomnieć, nie chcę tu być niemiły, przypomnę tylko Ostrołękę, którą zaczęliśmy budować na węglu, potem stwierdziliśmy, że się pomyliliśmy, 1,5 miliarda w plecy, zaczęliśmy znów na gazie, okazało się, że to też
kierunek chybiony, bo pięć jeszcze lat szybciej, to już dawno świat skręcił w inną stronę. Na Bogdance też mieli tam gazyfikować z Japończykami, ale coś tam chyba nie wyszło, taka wielka inwestycja. No niestety, tego typu po pierwsze sytuacja strasznie nas zapóźniła i na pytanie, ile tych pieniędzy potrzeba, oj, bałbym się powiedzieć, powiem tyle. W Polsce z koncesją jest 390 jednostek energetycznych, takich jak moja. I teraz koszty dekarbonizacji tak, i degazyfikacji tych instalacji to są z pewnością, po pierwsze to jest praca na 20-30 lat, po drugie za gigantyczne pieniądze. I albo z inwestorami, którzy przyjdą z zewnątrz, zainwestują i będą czerpać, ale tu mamy opory. Proszę zwrócić uwagę i KPO, które no na szczęście zostało uruchomione i byle szybciej już można było z tych pieniędzy korzystać. Ale to jest to tylko jest tyle, jeżeli chodzi... mały procent potrzeb kraju naszego, jeśli chodzi o koszty przemian gospodarczych. Czy najpierw te sieci przesyłowe, bo to jakby najważniejsze. Sieci i rozproszone źródła. Ja nie wiem, czy najważniejsze. Ja myślę, że równolegle. My jesteśmy naprawdę zapóźnieni w przeciwieństwie do reszty Europy, bo reszta Europy wsparła się nawet, ja nie powiem, że jestem do końca zwolennikiem wiatraków, które uważam, że do urodziwych nie należą, ale kiedy przychodzi rachunek co miesiąc za energię, to myślę, że czasami warto zamknąć oczy i skorzystać. Słyszałam, że te na morzu to tak mi za wiele przynoszą, raczej straty. Nie wiem, ja nie liczyłem, nie eksploatuję. Diabeł tkwi zawsze w pewnych szczegółach. Pamiętajmy, że jeżeli są to liczone koszty do pojedynczych sztuk, nigdy energetyka to jest specyficzna branża. Zawsze się irytuję, kiedy tutaj mam z kolegami bankowcami i tam kwestia jakiegoś finansowania, bo zwracam uwagę, że taryfy w Polsce, tak jak i czy w Niemczech, są pod kontrolą państwa. My jesteśmy spółką, ale nam nie wolno zaplanować grosza zysku, bo URE ocenia tylko koszty i to jest zwrot kosztów i nie wolno, zresztą te koszty do cen energii to jest około 24-5%, bo i to są prawdziwe koszty wytwarzania całej pracy, a reszta no to są w różnej formie. No, że tak wrócę tu jeszcze do węgla, no przecież my będziemy dopłacać do Polskiej Grupy Górniczej 5,5 miliarda złotych, 400 złotych na każdą rodzinę to wypada, po to, żeby w ogóle można było znieść te ceny. Zgadzam się, ale panie redaktor, to dlaczego będziemy dopłacać? No właśnie, ale bo cały czas dopłacamy, mówimy o dopłatach. To nas nie zwalnia, żeby zacząć coś robić. Bo będziemy dopłacać tylko więcej. Ale ostatnio tylko dopłacamy. Drożej. Ostatnio tylko dopłacamy. No, ostatnie 5 lat się kłania. Tutaj no co prawda, branża to zgadza się. To ale są przepraszam, branża energetyczna, jak pani mówi, ile dopłaciliśmy, w postaci, bo ktoś zawsze powiedział półprawdy. Mówił o podatku emisyjnym, który był doliczany do ceny ale on miał energii. Być na inwestycje, prawda, przeznaczony. Jak na razie, to ja nie słyszałem, nie żeby te 63 miliardy złotych, które zostały a mógł w sieci przesyłowe, prawda? Mógł być. Ja zawsze mówiłem, że, bo proszę zwrócić uwagę, że u nas konsument już jakieś pieniądze na dekarbonizację zapłacił, tylko nigdy z powodu określonej polityki te pieniądze nie trafiły na obniżenie kosztów w przyszłości, bo o to chodziło. Prawdę mówiąc, powinna powstać jakaś kolejna komisja śledcza, która by wyjaśniła, dlaczego na to nie, a na co innego tak. Nie wiem, czy tak. Komisja, myślę, że nie byłoby tutaj problemu. Bo nie widać woli, żeby to wyjaśnić jakoś. Procedura jest bardzo prosta, tak, akurat. Jeżeli ten podatek wpłynął, a wpłynął, bo możemy sprawdzić na stosownych kontach, naliczany przez procedury, no to przepraszam, na jak został redystrybuowany. No, o to właśnie chodzi, jakoś nie mamy tych danych, nie znamy. Powiem tak, bo w kontekście wsparcia, no my akurat no, w tej chwili nie możemy z żadnych środków, bo no niestety już wszystkie się źródła jakby wyczerpały, ale proszę zwrócić uwagę, że nawet jeśli otrzymujemy jakieś pieniądze, to wydatkowanie przez nas tych pieniędzy jest bezpieczne społecznie, bo jest pod nadzorem państwa, czyli ja inwestuję w infrastrukturę, która pomoże ludziom.
Inwestycje energetyczne nie zwracają się w 3, w 5 czy w 7 lat. To są ustawione inwestycje na wielolecia. 12, 15 lat to jest bardzo dobra stopa zwrotu. Odwrotnie się szybko zacznie, a my mamy zapóźnienie. A my niestety mamy zapóźnienie. I to, co powiedziałem, że 25 czy 30 lat, obym no, się mylił, naprawdę chciałbym się pomylić, żeby było to szybciej, ale mniej więcej tyle potrwa ta huśtawka i niestety tylko będzie drożej. Świadomość Europa myślę, że ma, zresztą nie tylko i Stany. I proszę zwrócić uwagę, że wszystkie państwa, które są, przeznaczają nawet z budżetu dzisiaj unijnego 75% wszystkich środków ma być ukierunkowanych na transformację energetyczną. Nie na żadne tam spójności, jakieś tam inne, może szczytne zamierzenia, tylko na to, co przygniecie wszystkich w układach kosztowych, bo no niestety jest to wyzwanie, a odwrotu praktycznie nie ma, bo nikt nie będzie dostarczał węgla, którego kopiemy coraz mniej, aczkolwiek na potrzeby doraźne on gdzieś tam na pewno będzie egzystował. My, przepraszam, powinniśmy zacząć rozmawiać o ważnym temacie. Geotermia. No, mądra geotermia. Mądra geotermia. Mądra geotermia nie mówię, ale to też nie moce, ale należałoby zwrócić uwagę wszystkim na degazyfikację, bo ona już wchodzi wszędzie i gaz na pewno będzie usuwany z budynków wielorodzinnych. Na razie wiadomo, że będą bez gazu budynki nowe, ale to jest tylko chwila, moment i pojawią się następne wymogi i w kontekście remontu będzie niestety nakaz. Proszę zwrócić historycznie uwagę, tylko już są w Polsce gminy, które się załapały na przerwy w dostawach gazu, tylko dlatego, że no niestety średnice rur są jakie są, gazu jest dostępnego coraz mniej z takich źródeł i gaz skończy również jako zaplecze hybrydowe, bo energetyka pójdzie do modelu hybrydowego, mając w dyspozycji różne paliwa. I to będzie rezerwa węglu, tylko. I to będzie rezerwa pod nadzorem użytkowana. Czesi już wydali rozporządzenie i obecnie z odpadów będą produkować normalne paliwa wartościowe dla energetyki o kaloryczności. Z odpadów, czyli? Z plastików, bo nie wszystkie plastiki nadają się do recyklingu. To jest bardzo dobry kierunek. Bardzo myślę, dobry, że za chwilę będzie taki i w Polsce. Wtedy ilość odpadów de facto, nie wiem, będziemy musieli się nauczyć odpady plastikowe segregować na dwie grupy, no albo zostawimy to fachowcom. Myślę, że tak będzie lepiej, ale to jest inny rozdział. Więc niech oni to wydzielą, ale w każdym razie powstaną wyżej kaloryczne paliwa, które będą egzystowały. Jaki cudowny recykling będzie. Znaczy to jest ten recykling, to jest odzyskanie energii skumulowanej. To nie jest tak, że każdy odpad jest do zagospodarowania. Ale część przynajmniej. Oczywiście my powinniśmy się trochę nauczyć logicznie pracować, bo gdzieś tam pewnie się zdarzy jakaś biogazownia, aczkolwiek tak jak wszyscy z branży krytykują, że nie widzą logiki, dlaczego na obszarach wiejskich zbieramy odpady zielone, co najmniej jakby nie można było ich kompostować i zwozimy w jedno miejsce, żeby mieć problem i zaczynamy wytwarzać. Znowu się jakiś zły kierunek tam gdzieś się pojawił chyba. No ale to są te lobbingi, gdzieś ja wiem, coś, że to lobbingi. Przepisy, zresztą przykro mi powiedzieć, ilość mam nawet, bo szykowałem się prowadząc prelekcje, ileż to zmian wprowadza się w skali roku w przepisach obowiązujących w tym zakresie. Proszę mi wierzyć, że ja mam z tym problem. Ja wiem, kiedyś przeszliśmy przez wierzbę, prawda, którą trzeba było dodawać. Potem był lans dębiny, której ktoś zapomniał komuś powiedzieć, że fajna jest, ale musi przynajmniej 5 lat leżeć, bo kiedy jest mokra, wydziela kwasy, które niszą. Ostatnio o fusach do kawy mówią, że są świetne. Bardzo dobre, nie neguję. Znaczy, pod warunkiem, że w takich działaniach jest logika. Widzimy, mamy uzasadnienie jakieś techniczne, organizacyjne, bardzo proszę. Tak? Ja na przykład twierdzę, bo czego się boję, za chwilę pojawią się, nie wiem, galopujące ceny węgla, mówimy o zmianie przepisów, jeśli chodzi o węgiel dostępny dla konsumentów, a najtańszym źródłem energii dostępnym wszędzie tak naprawdę są śmieci.
I ja zawsze ubolewam, gdzie mamy ciepłociągi w dzielnicach różnych, mamy w gminach ościennych. No świetnie się palą ostatnio te wysypiska, prawda? I nikt nie może wyjaśnić, to jest następny rozdział, pożary wysypisk, mogę się do tego odnieść. I nagle się okazuje, że w dzielnicy, która w 70% jest ogrzewana ciepłem systemowym, są przekroczenia benzopirenów czy innych, że tak powiem, szkodliwych substancji, no bo co się dzieje? Po prostu śmieci lądują, że tak powiem, w paleniskach z różnych powodów i jeśli one lądują z biedy, to ja zawsze ubolewam, że nie ma jakiegoś lepszego rozwiązania, aczkolwiek duża grupa, no to spala sobie chyba, nie wiem, z chytrości, z lenistwa, bo znam takich, że się no różne braku sytuacje były, też nie chcę już się do zdrowiu tego odnosić, jest to przykra karta, która myślę, że też za chwilę będzie, mam nadzieję, uporządkowana i warto, bo jakość powietrza to są znowu nasze warunki życia codziennego. To się zgadza. No ta walka z kopciuchami jeszcze potrwa, a tak a propos gazu, wspominał mi Pan we wcześniejszej rozmowie, że będą nas też karali odbiorcy, którzy od nas biorą towar wyprodukowany z użyciem gazu, tak? Jak to wygląda? To nie tak. No właśnie, rynki światowe już to wprowadzają, że żądają oznaczenia ilości dwutlenku węgla, jaki jest zużyty, zawarty na emisji, jaka jest na wyprodukowanie produktu. A druga kwestia, są to tak zwane kolory produktów. Zielony w oparciu o energię odnawialną i ciepło systemowe. Tak się będzie oznaczało. Już się oznacza. To tylko jeszcze w Polsce się nie oznacza. Na świecie już ten większy rynek amerykański, zagraniczny już nie przyjmują bez oznaczeń. I teraz produkty wyprodukowane w oparciu o gaz, gdzie jest, mówimy, paliwem niebieskim i taki kolor stosujemy, są tańsze ze względu na emisję. O, 30% Pan mówił 30 nawet. Parę procent z jednego produktu. Na pewno będzie to różnie w zależności od produktu. Zwracam uwagę, że za chwilę będzie doliczona do każdego węgla podatek od emisji dwutlenku węgla. W Polsce ponad rok temu już ustalono pewne reguły. Mogę powiedzieć, że jeżeli ktoś spala koło 3 ton węgla, to wartość tego podatku naliczonego będzie około 1500 zł. O, ale będzie bolało. No, tak samo gaz, który już też niestety będzie podlegał regułom innym, chociaż Polska, jak ja powtarzam, straciła jedną epokę gazową i tak my musimy przeskoczyć jakby z węgla od razu na inną energię. Niestety gaz będzie tylko trochę tańszy, bo to będzie około 1200 zł. Tu jeszcze wszystko zależy od regulacji ceny tony CO2, ale nie chcę tutaj wchodzić w pewne szczegóły. Proponuję śledzić periodyki, które na pewno poinformują w końcu, jak ostatecznie, jaki to poziom obciążeń będzie. Niestety zwrócę uwagę, że mówimy o obszarze ubóstwa energetycznego, gdzie ta grupa, która dzisiaj jeszcze korzysta z węgla, tak? No, co mogę powiedzieć, że Skarb Państwa jeszcze w zeszłym roku był tak mądry, że dotował przez Narodowy czy Wojewódzki Fundusz wymianne piecy na piecy węglowe. Tak? No, uważam, że było to nierozważne. Bardzo mi żal było osób, które często biorąc jakieś pożyczki, bo to tylko przecież część, finansowały tego typu, że tak powiem, modyfikacje swojego systemu, a nie ktoś zapomniał im powiedzieć, że jeszcze ten system się na pewno nie zamortyzuje, a będzie trzeba go, przepraszam, znów w ramach remontu usunąć. To jest żenada. Gaz to samo, tak? Gaz oczywiście zostanie, tylko wszyscy mówią i nagle dojrzewamy do pewnych problemów. Nie chcę dzisiaj, ale odsyłam panią redaktor do drążenia tematu, ile będzie godzin przerwy w dostawach energii elektrycznej w Polsce. I to nie jest tak, bo już się zmienił regulamin. Kiedyś to było kilkanaście godzin. W tej chwili mówi się o 180 do 200 godzin rocznie. Ale z bilansu nieubłaganie wychodzi, że jest to mało i musi być więcej. I nawet jak kominka nie będę mogła używać. No niestety nie mieści się w normach emisji PM-ów.
No, aczkolwiek ja powtarzam, że też musi być logika i kiedy będą, nie wiem, mrozy czy cokolwiek i byłoby zagrożenie zdrowia i życia, to myślę, że nie ma tak wątpliwości, tym bardziej, że grożą no, zaniki w dostawach i w tym momencie się pojawi, ale myśmy się przyzwyczaili do ciągłości dostaw, tak? W Bydgoszczy mieszkańcy w ogóle nie rozumieją, bo myśmy tak system dopracowali, że ciepła woda jest zawsze, bo my zamieniamy źródła i oni wiedzą, co w innych miastach, nie powiem, że jest gorzej, ale dwutygodniowa przerwa przeglądowa jest obligatoryjna. Ja się śmieję, że dzisiaj zaszkodzi nam tego typu organizacja, bo jutro, kiedy tej wody, nie daj Boże, by zbrakło, no to będą pretensje, jakim cudem zbrakło, bo zawsze była, tak? A to nie będzie zależne, bo utrata zasilania, stają pompy. Zresztą dobrym przykładem jest gmina Koronowo, gdzie przeszły wiatry i mieliśmy swój kogenerator, nasza ciepłownia stała w dyspozycji. Niestety miasto było bez prądu. Co się okazało, że to, że stoi w moim systemie ciepłowniczym ciepła woda gotowa do dostaw mieszkańcom, którzy ucierpieli w wyniku wichury, to jest mało. Bo jak oni nie mają prądu, w domu są elektryczne pompy obiegowe i nikt nie mógł pobrać ani tej ciepłej wody, ani prosty temat, tak? My nie mamy systemów dystrybucji energii elektrycznej rozproszonej, ale musimy się nad tym jakoś tam zastanowić, na ile to próbować podeprzeć, bo to będą problemy dnia codziennego. To był przypadek sporadyczny, wichura. A miało iść na lepsze, panie prezesie. Znaczy to moim zdaniem idzie na lepsze. No, z punktu widzenia przeciętnego tutaj zjadacza chleba i odbiorcy ciepła, to niekoniecznie. Panie redaktor, to jest wersja pesymistyczna. No, wielu przedsiębiorców twierdzi, że tego typu metamorfoza to jest okazja, to jest ogromny rynek zbytu, to jest ogromny rynek usług. Tak? Z drugiej strony tak. Aczkolwiek ja widzę sam po swojej branży, że mamy ogromny problem z kadrą przygotowaną do wykonywania tych zadań i to, że ktoś zainstalował na przykład pompę ciepła i wykorzystał prawo fizyki, chodzi o grawitację, to jeszcze nie znaczy, że ta pompa będzie działać. Bo humor polega na tym, że potem ją trzeba włączyć i wyregulować. I tu już poziom wiedzy, widać jak odjechał w siną dal, brakuje tego przeszkolenia zawodowego, tego szkolnictwa technicznego, gdzie wszyscy nagle zostali. Nikt nie sprawdza papierów majstra, który przyjdzie i mówi, że zrobi to dobrze czasami, prawda? No, niekoniecznie te papiery ma. Ale powiem tak, te papiery są dzisiaj też niemiarodajne do końca, bo jeżeli nie miał odpowiedniej praktyki, nie uczył się. Ja powiem, do czego się to sprowadza, wrócę do fotowoltaiki. Źle podpięta fotowoltaika zamiast zysków przyniesie straty. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli zastosowano nie te przekroje kabli, nie te złącza, bo ktoś chciał oszczędzić na złączu NC4 oryginalnym, flooringowym i założył inne, grozi pożarem, tak? I tutaj tych problemów ja mogę wymienić i powiedzieć tak. Dla mnie fotowoltaika, która ma ma określoną moc zainstalowaną i z 1 kW produkuje rocznie nie mniej niż 1000 kWh prądu, to znaczy, że ona jest, może tak dalej działać. Bo to mogą być cienie przemieszczające się, inne układy. Dobra fotowoltaika na rok z 1 kW zainstalowanego z powodzeniem produkuje 1200-1300 kWh, nie ma tematu. Jak ja obserwuję, kiedy do nas docierają różne osoby z pretensjami, szukając pomocy, aczkolwiek my no, nie zajmujemy się tego typu kwestiami, to widzę, że ludzie przynoszą i pokazują, że ta ich fotowoltaika wytworzyła w ciągu roku 500-600 kWh. Proszę sobie wyobrazić, biorąc pod uwagę koszt jednostkowej instalacji, jakie to są straty. Koszmar. A to, do czego będę zawsze wszystkich zachęcał, to do liczenia efektywności energetycznej przedsięwzięcia. I musi być określona efektywność, żeby to się opłaciło. Na tym można mnóstwo zaoszczędzić. Czyli najpierw zyskać. Fachowca, który to obliczy, no bo przecież... Też, nie. Ale bardzo jeszcze więcej można stracić. I dzisiaj dobra pompa ciepła, którą załączymy, nie może mieć kopu poniżej 3,
czyli z 1 kW elektrycznego wytwarza 3 grzewcze albo chłodnicze. To jest bezwzględne minimum. Dobre pompy, oczywiście gdzieś jest cena, to jest następny temat. Dobrze, mówimy niemieckie, relacje. Chińskie, jednego, nie ma, lepsze, jest, nieważne, producenty. Ja proponuję, myśmy zrobili eksperyment rozbierając różnej marki, żeby nikogo nie obrazić. Pompy. Stwierdziliśmy, że sprężarki są tej samej jednej firmy we wszystkich zamontowane. Często, ale nie tylko, będę bronił Chińczyków tu akurat. Zresztą proszę, oni są już dobrzy w tej chwili, nie też nie można, oczywiście. Chciałem zwrócić uwagę, żebyśmy nie obrażali Chińczyków, absolutnie tak. Bo jak ja obserwuję w różnych technologiach, wiele urządzeń, oczywiście one też kosztują. Najdroższe motory też mają w tej chwili. Ale wiele urządzeń chińskich jest naprawdę na wysokim poziomie, gdzie Europa może mieć problem doskoczyć. Na pewno tak. Taka jest prawda. Tak, tak. I teraz jak ktoś zacznie liczyć, dzisiaj wszystkie przedsięwzięcia, jak ktoś, nie wiem, chce zainwestować, naprawdę opłaci się w tą energetykę, ale w tą mądrą energetykę. Bo wtedy się zwróci. Bo łatwo jest utopić pieniądze, przed czym przestrzegam. A do inwestycji zachęcam. Panie profesorze, jeszcze takie dwa mnie nurtują, że tak powiem, pytania. Elektryczne samochody. Mieliśmy je produkować, no wiadomo, nie tej Izera, to już pomysł poroniony. Ale czym jesteśmy przygotowani w ogóle na to, żeby tu elektryczne samochody wjechały? Myślę, że nie. Już chociażby ilość ładowarek, dostępność, możliwości. Mało tego, ja do dzisiaj przypominam sobie sytuację chyba sprzed 2 lat, kiedy będąc na jednej z odpraw w Warszawie przyjechały 3 Tesle, wydawało się, że do nowego wieżowca, ale co z tego, jak nowy wieżowiec był podpięty do starej trafostacji i po podpięciu załatwiły system energetyczny i było po odprawie. To pokazuje mniej więcej, tu nie pomijam, bo to nie problem samochodu marki. Tu każdy kolejny pojazd dopięty do systemu. Oczywiście, jeśli ktoś pokusił się w domu i ma fotowoltaikę, tak, ma jakieś inne źródło zasilania. I ładowanie może sobie ładować. Może ładować, tak. Bardzo proszę. To się wszystko. Ale na przykład dla mnie wszystkie samochody są śmieciowe, elektryczne, bez względu na markę, jeśli nie ma funkcji, że po tym jak przyjedzie do domu, bo dzisiaj ta funkcja już jest dostępna, ten może samochód sobie naładować. Robi za magazyn energii. A robi za magazyn. I może zasilić dom w zakresie określonej mocy i oddać to, co ma w swoich akumulatorach. I to ma sens. I każdy pojazd nie gra roli marka, która nie ma tego elementu z punktu widzenia funkcjonalnego, eksploatacji i logiki pewnej możliwości, tak? Przenoszenia taka, energii taka ze względu, no niestety tu widzę sens, bo no niestety te 10 kW czy 5, nie chciałbym pani redaktor zrażać, ale to no dla takiego bardzo, bardzo małego domku może by starczyło. Proponowałbym jednak większe moce, aczkolwiek to ciągle jest droga zabawa, bo taki magazyn energii 5-kilowatowy, nie wiem, 12-14 tysięcy złotych, to no jest właśnie, dużo. Plus jeszcze to jest montaż dużo, i byłbym ostrożny, ale polecam, bo nie wiem. Państwo dopłacało chyba 3 tysiące. No, nie będę komentował, ale nie wiem dlaczego, bo oczywiście magazynowanie energii w tego typu źródle zorganizowanym jest drogie, ale najtańszym akumulatorem energii jest woda. Myśmy sztucznie zmniejszyli te bufory, różnie to tam niektórzy nazywają, sprzęgłem czy jak chcą, ale rzędu naprawdę taki magazyn 1500 litrów wody, który będzie mógł gromadzić energię w okresach, kiedy nawet ona będzie dostępna po to, żeby ogrzać obiekt, zabezpieczyć wodę ciepłą czy ogrzać obiekt w momencie, kiedy będą niedobory, które jak powiedziałem, no niestety grożą. I proponuję to rozważyć, to nie jest duży nakład, tak? A efekt może być przyzwoity pod kątem energii, ilości energii zgromadzonej w jednostce. I obiecaliśmy parę słów o geotermii, już nie wspomnę geotermii ojca Rydzyka, która spowodowała, że mieszkańcy pewnego osiedla płacili więcej, trzeba było dopłacać, dogrzewać i tak dalej. No, geotermia w Toruniu jest podgrzewana gazem, żeby spełnić wymogi. Bardzo eko. No, pani redaktor. Znaczy są różne technologie, geotermia się opłaci, kiedy płytko są dostępne źródła
o wyższej temperaturze. A jak w tej naszej niece tutaj służę, modlińsko? Mapami zresztą pokazywałem je, kiedy osobiście żeśmy oglądali. Tak. U nas to jest około, są 2 kilometry, żeby trafić w pierwsze śladowe ilości ciepła. My leżymy na uskoku płyty, uczyliśmy się wszyscy w podstawówce toruńsko-bydgosko-berlińskiej. Mamy stosowną płytę, stąd to jest taki obszar niesprzyjający. O ile na południu fachowcy mówią, że do linii Kutna przyjmuje się, że jest jakaś logika tej geotermii, i powiedzmy sobie szczerze, że nawet jeśli będą to bardzo duże jakieś tam odwierty, to nie możemy mówić o mocach, tak jak my potrzebujemy 600 czy 650 MW. Geotermia szeroko pojęta, podhalańska, chociaż tam jest i z nazwy jedna taka instytucja, tam są mniejsze moce rzędu 50-70 MW i oni starają się tu pokryć zapotrzebowanie i to ma szansę powodzenia. Ale w Mazowieckim Łódzkim tam też jest trochę takich. Pani redaktor, wierci się w różnych miejscach. Powiem, że na przykład dotację otrzymała Gąsawa w naszym województwie. Ja nie neguję, nie krytykuję, ale chyba... I Mogilno, z tego co pamiętam. Coś chyba Mogilno. Też, ale muszę powiedzieć, że tylko na odwiert rozpoznawczy otrzymali chyba 20 parę milionów dotacji, a oferty, które spłynęły, były dużo droższe. Bo to jest fajne ciepło, kiedy już leci, ale nim je znajdziemy, czy jest w ogóle dostępne, to są ogromne koszty przygotowania i potem pozyskania. To jest nie tylko kwestia, że tak powiem, odebrania tego, co tanie, resztę to się jakoś załatwi, tylko pewnych... Piękne wizje były, tak jak z gazem łupkowym, tak? Ja bym nie negował tego kierunku, o ile jeszcze raz mówię, jest ono dostępne. Na przykład w Grudziądzu jest piękne źródło ciepłe, tak? Aczkolwiek jego wydajność jest na tyle mała, że no, zużytkowują pod potrzeby basenu i tego typu. Ale i tu ja nie będę negował nigdy. To jest tak samo, jak wszystkim radzę się zastanowić nad solarami. Wbrew pozorom solar może wydawać się dyskusyjny, bo produkuje ciepłą wodę, jak jest i działa fotowoltaika, ale z drugiej strony, no gdzieś jest to nakład, nie wiem, 5000 zł. Z drugiej strony jest to ciepła woda z pominięciem całego systemu, gdzie nawet jeśli będą zaniki energii, to tutaj możemy liczyć na to, że nie musi być bezpośrednie słońce, żeby powstało ciepło. I jest to system, który może wesprzeć, przede wszystkim oszczędzić nasze pieniądze, że nie będę uzależniony od energii z zewnątrz. I chciałbym, żeby wszyscy spojrzeli, tak jak tu w Bydgoszczy, prezydent pracuje nad gminą energetycznie samowystarczalną, gdzie wydaje się to trudne i dyskusyjne dla wielu osób, no bo siłą rzeczy potrzeby są ogromne tego typu aglomeracji. To tyle samowystarczalność gospodarstwa domowego, albo chociaż dążenie do idei tego gospodarstwa, z punktu widzenia portfela wszystkim się opłaci. I wcale jest nieprawdą, że to jest nierealne. Trzeba tylko ułożyć odpowiednie źródła i ich pracę do potrzeb, a potem się nauczyć żyć. I na przykład prać, jak świeci słońce, bo to zabierze energię z fotowoltaiki, a nie nocą, kiedy ja rozumiem, że są różne cykle życia, inni jedni pracują za dnia, ale to wszystko da się troszeczkę ułożyć, jeśli tylko troszeczkę dołożymy chęci. Poza tym dzisiejsza automatyka daje ogromne możliwości sterowania tymi systemami i też zachęcam, że tak powiem, żeby zainteresować się i nie pod kątem jak włączyć i wyłączyć telewizor, bo to jest inny rozdział, tylko jak zarządzać tymi systemami, żeby były przyjazne dla mieszkańca domu. Sztuczna inteligencja, czyli musimy tutaj skorzystać. Tak powiedzieć, aczkolwiek tutaj bez inteligencji obsługi się nie obejdzie. Nie, bo może uprzedzam, że sztuczna inteligencja może się pogubić, tak? Co kto kiedy oczekuje. I to naprawdę... No i zabezpieczyć przez wizję cyberataku. O tym się tak dużo teraz mówi, że to ale powiem przechodzimy tak, na tą jasną stronę mocy, ona może być ciemna.
No, tu się zgodzę, ale powiem też tak. Ja zawsze mam dużo radości, kiedy idziemy na określony punkt, nie wiem, w budynku wielorodzinnym, po czym, kiedy załącza się, jest próba zdiagnozowania tej sieci wewnętrznej, która do całego układu sterowania, nagle patrzymy na skanerze, załącza się x pralek, ekspresów dostępnych, bo nikt nie zabezpieczył Wi-Fi. Bez problemu można je przejąć i zacząć nimi zarządzać. I nikt nie wiem, jak już nie używa tej funkcji, to chociaż na początku się tym by zainteresował i wyłączył, tak? No ale niestety ta świadomość jest niska. Może tak? Warto w szkole wprowadzić jakiś taki dziwny przedmiot pod tytułem przystosowanie do życia. Pani redaktor. Nie w rodzinie, do życia. Ja byłbym ostrożny, powiem, jakie my mamy problemy i gdzieś ubolewam, że nie ma tego pędu wiedzy, by był określony poziom zawodowy, techniczny. Spada. Przychodzi do nas, już nie chcę wymieniać różnych uczelni, aczkolwiek wyższych, widać wyraźnie, że teoretyczne uczelnie wyższe, tak? Naprawdę to jest porażka naszego procesu kształcenia. Jeśli przychodzi do nas jakiś fachowiec, po czym za chwilę pada komentarz, który ma zacząć pracę u nas, że niestety nie pisze w Google'ach, jak to trzeba wyregulować, bo energetyka to są urządzenia z wielu lat. Tak? I wtedy jeszcze nie było, że tak powiem, takiej instytucji jak internet i nie ma tej instrukcji regulacji. Tak? Bym się zdziwił, jakby znalazł. Tak. Mało tego, chętnie bym zobaczył, co on znalazł, bo mam wrażenie, żeby to nie pasowało. A to wszystko pan Google i koniec. I tak. I to jest porażką techniczną, tak, do bólu. Mało tego, jeśli się nauczył określonego, ale to jest to, że teoretycy. Uważam, że cała Europa, ja tylko czekam w końcu, może kiedyś w Polsce, nie ma pracownika dydaktycznego, mówię dydaktycznego, który jest tylko teoretykiem, jest wykładowcą. Jest to niedopuszczalne na wszystkich europejskich uczelniach. Musi pracować gdzieś zawodowo i może na pół etatu być wykładowcą akademickim. Otóż to. I to jest zupełnie tak inny poziom kształcenia, bo widzimy nawet z takich kontaktów zagranicznych, zupełnie inny poziom. A jak przychodzi teoretyk, tak, któremu no, powinno to pasować, ale nie pasuje. I co teraz? Nie wiem. I jest pytanie, kto teraz to złoży. To naprawdę jest to porażką i uważam, że te wszystkie uczelnie, no, w ten sposób zorganizowane, nie mają przyszłości racji bytu, a to widać po kadrze, która kończąc musi się dopiero uczyć zawodu. I to wpływa, to jest zupełnie na to, co inaczej, mamy. Jak ja widzę na tych studiach, nawet zaocznych, bo uczę w szkołach od lat, to widzę, że zupełnie jest inny kontekst. Ja niestety nie idzie ujechać z tymi zaocznymi niż dziennymi, bo ci są zupełnie inni, mają swoje doświadczenia, chęć poznawczą, zupełnie inne. A może trzeba było zacząć od tych szkół zawodowych z praktykami i później, tak jak to było kiedyś, tylko już w nowych technologiach, z nowymi nauczycielami, może w ten sposób i... No, ale tu jest znów problem kadry, która ma uczyć. I kadry. Jeśli kadra nie umie ściągać zachodu. Rozebranie, czy nie wiem, w ramach zajęć praktycznych szlifowanie młotka w kształcie, no nie widzę, poza obróbką metalu oczywiście prawda, należy jej się nauczyć. To prawda, bo tylko takie się tam gdzieś tam stały. Dzisiaj, tak? A dzisiaj co jest kluczem? Wszyscy będziemy, ja mówię złośliwie, ale taka jest prawda, w domu elektrykami, tak? Będziemy hydraulikami, tak? Bo tylko będziemy na aplikację musieli... i trzeba będzie to wszystko sobie ustawić. Oczywiście, ale to trzeba zgrać razem. Tak. I teraz nie jest fizyczną możliwością, bo nie mamy tyle ludzi, tak? Żeby każdy mógł sobie zawołać kogoś. Oczywiście jest to potężny rynek usług, który rośnie równolegle, ale to jest coś, co nas dogoni szybciej niż ktokolwiek myśli. Oczywiście może się tego nie uczyć. Ale nie chciałbym, żeby nie miał do nikogo pretensji, że będzie siedział, żyć potem, tak jest. Że będzie siedział po ciemku i chłodno, to bo prawda. Nim przyjdzie fachowiec, potrwa tydzień albo dwa. Już tak trwa. Już tak trwa. Panie prezesie, w kontekście pytania, będzie lepiej, będzie cieplej, będzie taniej, pan zapewne jest optymistą. Ja jestem pesymistką, mówię, będzie ciekawiej, ale nie fajniej. Znaczy, na pewno będą ciekawe, dynamiczne czasy, gdzie nieraz będziemy musieli się złapać za portfel. Jeżeli nauczymy się podążać za
wszystkimi zmianami, nie słuchali reklam tendencyjnych, nie słuchali kolejnej demagogii, która będzie manipulowała w jakiejś sprawie, to myślę, że powinniśmy w miarę bezpiecznie przejść te wszystkie przemiany, aczkolwiek 20 parę lat mamy gwarantowane przygód i ja osobiście bym tylko sobie życzył, żeby były one jak najmniej dotkliwe dla wszystkich, dla nas też jako energetyków, bo stoimy przed ogromnymi wyzwaniami, nawet problemy sfinansowania, rozwiązań technologicznych. Co mam powiedzieć, z takich właśnie przykładu może dobrego, my już schodzimy w tej chwili ze spawania gazowego jako archaicznego i spawamy laserowym. No tak? Właśnie. I zupełnie inna generacja, nagle okazało się, tak, że ci spawacze, którzy nie byli potrzebni, nagle się okazuje i ten postęp, on jest nieunikniony, ten kto uważa, że my możemy zostać, bo my zostaniemy przy tym czy przy czymś innym, możemy zostać. Tylko nikt na nas nie będzie czekał. Naprawdę. I ten cała, każda zwłoka pracuje na naszą niekorzyść, a mało tego, to są nasze pieniądze, które uciekną przez okno i z licznika. I weźmy to sobie do serca, a ja grożę, że takich spotkań z Panem tutaj będzie więcej. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.